Witam, dzisiaj przedstawię wam 12 ciekawostek o Sakurze Haruno. Zapraszam. Imię Sakura oznacza dosłownie kwiat wiśni, natomiast jej nazwisko Haruno oznacza wiosenne pole. Haruno Sakura więc oznacza wiosenne pole kwiatów wiśni. W sondażach popularności radziła sobie różnie. W pierwszym zdobyła 5. miejsce, w drugim już 14., w trzecim 9., w czwartym 10., w piątym 8., a w szóstym i siódmym 12. Hobby Sakury są gry logiczne, a także powtarzanie nauki z zakresu medycyny. Co nie powinno być dziwne, chciała rewanżu z Ino. Jej ulubionym jedzeniem są m.in. pierogi ze słodką pastą z czerwonej fasoli, anmitsu i umeboshi, natomiast nie przepada za pikantnymi przyprawami. Ukończyła zaledwie 34 oficjalnych misji, 12 rangi D, 9 rangi C, 6 rangi B oraz 7 rangi A. Ukończyła akademię w wieku 12 lat, natomiast chuninem została w wieku 14. Urodziła się 28 marca, a jej grupa krwi to 0. W pierwszym Naruto miała 12-13 lat, mierzyła 148-150 cm wzrostu, przy czym ważyła 35-36 kg. W Shippudenie już miała 15-17 lat, 161 cm wzrostu oraz ważyła 45 kg. Opanowała dwa podstawowe typy natury, konkretnie wody oraz ziemi, jednakże potrafi również używać uwolnienia yin oraz yang. Co ciekawe, jest jedną z niewielu postaci, która nie posiada swojego charakterystycznego jutsu. Naruto ma Rasengana, Sasuke Chidori, natomiast Sakura używała po prostu siły fizycznej. Była ona uczennicą dwóch Hokage, konkretnie Kakashiego i Tsunade. W wywiadzie z 2006 roku Kishimoto stwierdził, że Sakura byłaby najlepszą nauczycielką z drużyny siódmej. Można się z tym zgodzić, przynajmniej jeśli mówimy o Naruto i Naruto Shippuden, ponieważ Sasuke kompletnie się do tego nie nadawał, a Naruto był głupkowaty. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!